Siemaneczko moi drodzy, tutaj Pajter i zapraszam już na kolejny odcineczek z serii Snapshota. W tym oto miejscu ostatnio się wylogowaliśmy. Tutaj widzicie, wszystko nie zdążyło mi się nawet przypalić, bo to było powiedzmy w trybie offline, tak? No i teraz muszę te wszystkie graty z sobą pozabierać. Tylko na początku będę musiał jeszcze z czegoś zrezygnować, a to chyba wezmę, zrezygnuję ze strzały i z tego. I z tego, o tak. Bo jeszcze będę musiał wziąć crafting table, tylko wiem, że miałem siekierkę. Dobra, teraz już wiem, gdzie się podziała. Będzie mi potrzebny crafting. Dobra, coś jeszcze miałem wyrzucić. Tą starą siekierkę. I może zrobimy to tak, bo tu też to wszystko zużyte. Połączymy to razem i mamy tutaj wszystko, co nam potrzeba. No i musimy wydostać się teraz na zewnątrz. Kurczę. I jak wspomniałem wcześniej, ja tutaj praktycznie nie będę dużo ucinał, albo i w ogóle nie będę ucinał, bo chcę, abyście tutaj wszystko widzieli. No i teraz będziemy błądzić po tej jaskini. Albo i nie, nie wiem. Nie wiem, gdzie w ogóle ja tutaj przyszedłem. Ta jaskinia jest bardzo duża. Spróbujmy tutaj. Ups. Nie ma jak to fail. Tutaj to mi wygląda na te wejście, wyjście. Nice. Nice, dobra, tutaj nie bardzo, tutaj, dobra. Poszukamy tutaj tego wyjścia, idziemy na zewnątrz. Poszukamy sobie jakiejś bazy. Bo w końcu muszę też ogarnąć łóżko, abym nie musiał, kurczę, ten, wiecie. W takim randomowym miejscu, aha, dobra. Czyli tutaj to wszystko. Czyli tutaj. Właśnie nigdy nie grałem takiej serii do końca, jeżeli chodzi o survival. Ups. By to było... Czyżby tutaj była... Ten, pająki? Żeby było może te? Czekajcie, zjem troszkę. Ten mnie nie widzi. To może go... Zaatakuję. Może tu gdzieś spawner jest, to by było fajnie. Chociażby była taka jaka ekspiarka. Ale chyba to później się rozliczymy, bo tutaj widzicie, mamy towarzystwo! Czekamy! Ups, 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 ups. Dobra, tu gdzieś było wyjście. Tylko niech ktoś mi zdradzi, gdzie? O, wszystko tutaj... O, tam dobrze, tam coś widzę, się świeci. Ważne, aby do światła, albo do... Powiedzmy do powietrza, tak? Jak się jest w jaskini. Namoczycie palec, wyciągniecie do góry i patrzycie, czy wiatr nie wieje. No i wtedy szukamy przeciągu. Bam! Jesteśmy na powierzchni. Fajnie. Dobra, jajek tu mi nie potrzeba. Tak wygląda moja okolica. Jak w ogóle wam się podoba, że gram bez tekstur paka? Wiecie, jesteście pewnie przyzwyczajeni zawsze do tego, którym ja grałem. Ej, teraz nie można... Właśnie, teraz to zauważyłem. Mając miecz, nie można robić na przykład obrony tego miecza, bo trzeba tylko pewnie kraftować tarczę. Tylko w tym momencie nie wiem, jak się kraftuje tą tarczę. Chyba było z drewna, bądź żelaza i wełny? Nie wiem. Zobaczymy jeszcze. Kurczę, zaraz głos mi siądzie. Dobra, teraz wybierajcie, gdzie tutaj się budujemy, aby daleko nie wychodzić. Tutaj tak w ogóle ładnie wszystko wygląda. 17 level, tutaj mamy góry, mamy wodę, mamy wszystkiego pod dostatkiem. Także mi się wydaje, że na tej polanie, jak się rozbudujemy, to będzie git. Będzie git. Tylko mało drzew mi tutaj, wiecie? Ale to chyba nie szkodzi. Poszukam sobie jeszcze najładniejszego miejsca, okej? Okay? Nie chcę was, tutaj za bardzo zanudzać tym wszystkim, bo ta seria nie ma być aż taka olbrzymia na nie wiadomo ile odcinków. Rozejrzyjmy się tutaj po lewej, po prawej. Zobaczymy, co nam tu pasi. Wow. Jedzenia nam nie zabraknie. Drzew raczej też nie, tylko nie podoba mi się za bardzo ten teren, ale z drugiej strony nie chce mi się, kurczę, nosić tych owiec, wiecie, przenosić z jednego miejsca na drugie i tak dalej. A zawsze mam taki problem ze zdecydowaniem się, gdzie chciałbym mieszkać, bo praktycznie wszędzie tutaj można. To raz, a drugi raz, no nie wiem, nie wiem. Nie byłoby fajnie, jakby były jakieś mokradła i patka jakiejś czarownicy czy coś, też by można było ją zająć. Sorry, idę dalej.
bo po prostu tam mi się nie podobało. Szup, szup. Wow, dobra, tu mamy już jaskinię, to też nawet spoko. Nie no, chcemy na jakimś pagórku, jak już coś. W jaskini to nie chcę mieszkać. Zbudujemy sobie zaraz jakąś lepiankę. Nie wiem, nie jestem bardzo tak zdecydowany. Jakieś fajne miejsce, no. Gdzie się rozbijemy. Dobra, git tam. Nie będę wybredny. Zbudujemy sobie tutaj domek. A mianowicie na początku zbudujemy sobie coś z kobla, ponieważ mam go akurat pod dostatkiem. No. Zuzia, dalej. Młodźka. Młodźka, wio. Dobra, powiedzmy, że zrobimy zarys muru naszego domu. I... No i tu zamieszkamy, nie? Dużego nie będę też budować. Chyba, że chcecie widzieć jakieś fajne budowle w moim wykonaniu. Bo tak naprawdę jeszcze nic fajnego też nigdy nie budowałem. Ale muszę powiedzieć, że umiem budować, jeżeli tylko chcę. Jeżeli tylko chcę. Patrzcie, jak się złożyło. W ogóle symetria. Podwójne drzwi i to mi się podoba. Zrobimy sobie tutaj tylko miejsce. Dużo itów też nie będę zbierał. Mówię, aby mieć początek jakiś... To jest najważniejsze. Tutaj mogę na chwilę to wyrzucić. Bam. Powrzucamy te różne graty. Rozbijemy, kurczę. Rozbijemy nasz piec, nasz crafting. Tak, tak. Czekajcie, ups, mysza mi ucieka. Wow, sporo żelaza mamy. Sporo żelaza. Ale marnować go nie będę. Tak, tu jeszcze można wrzucić dalej, niech to się przetapia. Szczerze wam powiem, że trochę brakowało mi tego Minecrafta bez tego. Bez zwykłego teksturpaka, tak jakoś się gra. Jakoś naprawdę fajnie się gra. Zrobimy łóżko i musimy poczekać na noc. A zanim noc zapadnie, uzbieramy trochę drewna. Bo będę chciał zrobić trochę ściany, tylko nie wiem, czy to jest dobry pomysł robić dom z drewna, ponieważ tutaj nie będzie żadnych zabezpieczeń. Tutaj niestety creepery będą mogły gryfować. Nic nie będę wyłączał. No i zobaczymy. Zobaczymy, ile mi tutaj się zbierze, bo zazwyczaj tak jest. O, wilk. On jest zły. Idę po kość. Idę po kość. Zazwyczaj jest tak właśnie, że jak się rozbudujesz, to potem masz tu masę mobów, co nie? I potem się nie da rady ich pozbyć. Czekajcie, dam mu kość. Tego chociaż oswoimy. Mam nadzieję, że się da. Ej! Nie chowaj się. A, on tu uważa pewnie na... O, nice. Szkoda, że tak dużo potrzebował. A tu starczy ci jedna? Starczy, super. Starczy, starczy, starczy. No to... To by było. Nice, na tyle. A ja tu jeszcze pozbieram sobie drewna. One teraz będą pewnie za mną chodziły. Ale to nie szkodzi. Aha, tu widzę, któryś zabił już owce. Barbarzyńca. No ale cóż. To ty, nie? Gdzie słyszysz szkieleta? To one owce zabijają non-stop, te wilki. Pokośmy trochę drzewa jeszcze. Bam! Mamy domek. Albo jeszcze nie. Czekajcie, gdzie to było. Niech ta noc zapada, się prześpię. Jak myślicie, robimy to z drewna? Czy nie bardzo? Dobra, czekajcie, muszę je tutaj posadzić, bo one tak... One są. Ups. Przyk. Przyk, przyk, przyk. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Czy budować ten dom z drewna? Pap. Papu japu.
No idź, idź, idź. Dziękuję. Tylko coś jest teraz niesymetrycznie. A mianowicie tutaj. Ale to nie szkodzi. Jakoś to ogarniemy. Tyk. Było dwa. Dwie kratki odstępu tutaj bodajże była wtedy jedna. Nie, czekajcie. Dwa, jeden. Też dwa. Zacznę odtąd. Zawsze się tak gubię. O. Nice. Nice, nice, nice. A teraz co? Teraz co? Gdzieś tu miałem jeszcze chyba kobę? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w ogóle, nie? Póki co tak. Dobra, jako tako zarys domu naszego mamy. Zabrakło drzewa, wiecie co? W tym momencie, kiedy chciałem kończyć mury. Wiecie, też nie chcę takiej byle jakiej lepianki. Jestem też nieco... Nie to, że wrażliwy, czy jakby to nazwać. Lubię po prostu symetrię w Minecrafcie. Chociaż niekoniecznie. Niektórzy budują bez symetrii jakoś ładnie. A tu... Aha, dobra, już widzę błąd, patrzcie. Ja to tak zrobiłem, to... Ach. Super. Nie ma jak to popsuć sobie coś, nie? Czego tu mamy? Raz, dwa, trzy. Też raz, dwa, trzy. No to to by było tak o. Noc zapada, to też jest nice. Mogę się przespać? Tak. Robimy sobie bazę w tym momencie. Taki wypoczęty się czuję. Aż od razu by się pomyślało o tym, żeby ziewnąć, a nie wiem, ja bynajmniej tak mam, że tylko też powie ziewać. Nawet jak teraz napiszecie ziewać w tym momencie, to ja też będę ziewać. Tak mnie to zaraża. Ta myśl sama już mnie zaraża, że tylko kurczę. Ziewną. Dobra, żeby nie było tak dziwnie, zbudujemy sobie już jakieś tam drzwi, a drzwi w tej wersji się stakują, przez fajnie. O, mogą być tak na zewnątrz. Nice. Podoba mi się. Nice. Teraz tak, byśmy poszli sobie nakopać trochę kobla. Co jest praktycznie najnudniejszą rzeczą tej całej gry. Dlatego też pewien pomysł. Zrobimy to przyjemne z pożytecznym, a mianowicie bym zrobił sobie kilka kilofów i poszedł kopać kopalnię, tak? Bo i tak muszę kopać coś w kopalni. Muszę szukać diaksów. ITP ITD. Poczekajcie, tutaj miałem większą kurczę. Tak. Nice. Zróbmy to tak. Teraz. O. Piknie. Czyż nie? Czyż nie piknie? Mamy tutaj sporo rzeczy. Tak, jedzenia mam za mało. Czekajcie, nie miałem więcej tego wszystkiego. Tu mam 8, tam mam 10 tego. Ups. Piecyk drugi mi nie starczy, szkoda. I tak, tu jak widzę, mam jakąś górę. Może tutaj znajdziemy jakiś krater. Niestety nie. Ale mam fajną dolinę, tak czy siak. Czekajcie, tam dalej coś powinno być. Chociaż mogę się mylić. Bam. Będzie mi potrzebny też koble. Nie wiem, czy robić... Ale chyba nie, nie będę robił. Będę musiał poszukać diaks. Będzie mi potrzebny... Właśnie ten...
No co ja chciałem powiedzieć? Enchanting table, tak o, dobra, tak to miało być. Łopaty sobie nie zrobiłem, dobra, tutaj chyba nie będziemy nic szukać. Chyba myślałem, że właśnie tutaj trafię na jakąś... na jakąś fajną tą dziurę. Najgorsze jest to, że muszę jeszcze zapisać sobie kordy, w razie bym się zgubił. Muszę jakoś dojść, co nie? Że nie kopałem się całkiem na takim pagórku, bo to by było więcej kopania w dół. A tak... jest jak jest. Czekajcie, coś chciałem zrobić. Łopatę. Łopatę. O ile dobrze pamiętam, jak się kraftuje. Jednak tak. Całe jedzenie przypalę. Gdzie tu teraz się tak kopać? Kurczę, nie ma tutaj ani jednej trzciny. Czy tam jest? Dobra, jest. Jesteśmy uratowani, ale ją zbiorę później. Bo bardzo tutaj będzie mi potrzebne... bardzo będzie mi potrzebne ten... wiecie... książki itp. I teraz nie będę robił tutaj żadnej oblarki, czy wiecie co, chodzi, nie? Będę tutaj nadal kopał. Bo i tak, jak mówiłem, będziemy szukać... Właśnie, czekajcie, teraz mogę chyba to tu postawić. I będzie łatwiej, tak o... Właśnie, tylko... aha. Prawym? Robimy to chociaż symetrycznie? Nie. Kobel i tak będę musiał przetopić? Teraz będzie łatwiej, patrzcie, kopię sobie lewym. Będę chciał pochodnik, kładę prawym. I nie muszę teraz tak... To jest też bardzo praktyczne. Chociaż ten slot służy tylko do obrony. Tarczy niby, nie? Ale tu można w nim wszystko inne umieścić. To też jest fajne. Żeby nie było tak jasno... za ciemno. Mam nadzieję, że starczy mi tych pochodni. Nice. Co my tu mamy? Andezyt to się zwało, co nie? Nie, dioryt. To jednak źle pamiętam. Jeny. Jo, kurczę. Sorry w tym momencie, bo to będzie trwało i trwało. Dużo praktycznie w tym odcinku nie zrobiliśmy, dlatego też przeciągnę go jeszcze tak do 20 minut może. 5 dzisiaj. Zobaczymy. Zobaczymy. Po prostu wszystko widzicie. Jak chcecie, żebym ucinał takiego coś, to mówcie, ale z mojego punktu widzenia, jak już mam patrzeć, to chcę widzieć wszystko i to jest chyba najfajniejsze. O. Nawet jeżeli się kopię głupi kamień, nie? Nie wiem, kto jeszcze z jakich youtuberów nagrywa w ogóle Minecrafta Survivale? Wow, widzicie? I to byście przegapili, bo znalazłem złoto, a potem byście powiedzieli, ej, on to scheatował. O. Dlatego też chcę zostawić to wszystko. I krok po kroku to robić, razem z wami, żebyście oglądali, nie? Jak to się mówi, niczego nie przegapcie. Dobra, czekajcie, który to już mam poziom? Nice, tutaj będę musiał tyle się kopać korytarzy. Słyszę lawę. Tu to po prawej stronie możecie widzieć, jaką mam kartę graficzną, która jest bardzo kiepska. Właśnie. Ale póki kurczę nie mam lepszej, cieszę się z tego, co mam. Nice, trafiliśmy na... na dziurę. Nice. Mamy kolejną tą. Ops, nie tak miało być. Mi się wydaje, że będziemy mogli szukać sobie trochę diaksów. Jesteśmy na poziomie 13. Trochę tu rozjaśnię od razu. Aha. O, jaki aimbot! Ale zarąbiście, wiecie co? Cieszę się, że tu przyszedłem. Tam jest Enderman. Ryzykujemy?
Pierwsza perła? Pierwsza perełka. Tutaj jakby ktoś był już. Czekajcie, ja zaraz zaryzykuję, tylko zrobimy sobie taką powierzchnię, żeby on mnie nie mógł zaatakować. Wiecie o co chodzi, nie? Zobaczymy, czy dam radę. Nie mogę na niego patrzeć. Może dostaniemy pierwszą perłę. Nice. Zobaczcie, co odkryliśmy. W sumie tam jest creeper, lawa. Tutaj mogę się zacząć kopać i szukać diaksów. Czekajcie, tutaj jeszcze lapis. Lapis to i tak przyda się nam później na te wszystkiego rodzaju enchantingi. Zobaczymy. O, ile żelazo. Znowu podobny odcineczek jak ostatnio. No ale cóż. Musi to być. Sami musicie to zrozumieć, że nic nie przyjdzie od samego siebie, tak? Trzeba to ugrać. Trzeba spędzić sporo czasu, żeby cokolwiek ugrać. No i właśnie to robię. No i właśnie to robię. Piszcie teraz w komentarzach, jak długie chcecie te odcinki. Czy wam się podoba, jak będę robił 20-minutowy, 25, może 15 tylko. Tylko im krótsze, tym mniej, tych więcej im będzie, o tak. Ups. Może ja stąd się zmyję, zanim mnie to zabije. Gdzie tu było to wejście? Powiedzmy, że tu. Tak, tutaj było to wejście. No i myślę, że w tym momencie, w tym miejscu zakończymy ten odcineczek znowu w jaskini. Znaleźliśmy sobie bazę, którą będziemy rozbudowywać po kolei. No dobra. Zapraszam na kolejny odcineczek, jeżeli tylko lubicie. Snapshot podążający do wersji 1.9. A tymczasem żegnam się i do zobaczenia. Cześć!